wydarzenia nabierają tempa niesłychanego, walka o praworządność i demokrację w Polsce się zaostrza, niczym walka klasowa w miarę postępów socjalizmu. Wczoraj doszło do dramatycznych scen w Sejmie. Pan prezes Kaczyński najwyraźniej wyszedł z siebie i tam oskarżył wszystkich o zamordowanie jego świętej pamięci brata. Kanalie zamordowały go, to jest poważne oskarżenie i tam wzburzyły się wszystkie kanalie. Nic dziwnego, Stefan Kisielewski mówił, że nic tak nie gorszy jak prawda. Proszę Państwa, ale nie to było najsilniejszym akcentem tego wczorajszego dnia, bo najsilniejszym, najmocniejszym akcentem była wolta pana prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnę, że z Andrzeja Dudy człowieka zrobił pan prezes Kaczyński, a wszystko wiele wskazuje na to, że pan Andrzej Duda wczoraj wbił mu nóż w plecy. Widać, że być może staje w kolejnym szeregu zapoczątkowanym przez Kazia Marcinkiewicza, którego Pan Bóg oczywiście za tę zdradę pokarał Izabelą i ta Izabela będzie go szlamowała już do końca życia. Widać, że Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy i zdradę karze. Proszę Państwa, nie inaczej jest w przypadku pani Elżbiety Jakubiak, która też była faworytą prezesa Kaczyńskiego i w sposób haniebny go zdradziła. Pani Kluzik-Rostkowska, pani Beata Kempa, ale pani Beata Kempa się pokajała. Poszła do Canossy, podobnie jak Zbigniew Ziobro poszedł do Canossy, i teraz jest takim Robespierkiem pana prezesa Kaczyńskiego do brudnej roboty, tam robi różne takie zlecone prace. Nie mówiąc już o Ludwiku Dornie, to w przypadku Ludwika Dorna trochę inaczej to wygląda. I Kazio, Michał Ujazdowski też tu, nie mówiąc o Miśku Kamińskim, do niedawna tylko zewnętrznie podobnym do Prosięcia. Proszę Państwa, tu pan prezydent Duda dołącza do tego orszaku. Nic dziwnego, że pan prezes Kaczyński mógł się zirytować na taki nóż w plecy ze strony człowieka, którego zrobił z niego człowieka, powiedzmy sobie szczerze, bo jeszcze 2 lata temu pan prezydent Duda, znaczy pan Andrzej Duda nie był nikomu znany jako polityk samodzielny, a tu proszę, nagle prezes Kaczyński wystrugał z niego prezydenta. To pokazuje, że prezydentem może być każdy. Nie wiem, czy Państwo znacie taką anegdotkę o tym, jakie to możliwości kryją w sobie Stany Zjednoczone. Anegdotka głosi, że John Kennedy udowodnił, że nawet katolik może być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Richard Nixon udowodnił, że człowiek ubogi może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, a Gerald Ford udowodnił, że każdy może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. U nas to już w ogóle każdy, bo to niedługo to dożyjemy, być może precedensy są. Cesarz Caligula mianował swojego konia Incitatusa senatorem, to wszystko jeszcze przed nami. Kto wie, jakiego będziemy mieli następnego prezydenta. Proszę Państwa, to wolta pana prezydenta i tutaj zawirowania między panem prezydentem a panem prezesem to jest osobna sprawa, ale co byśmy poczęli bez naszych honorable correspondants? Otóż honorable correspondant właśnie w trybie pilnym poinformował mnie, że pan prezydent Andrzej Duda ogłosił swoją decyzję w postaci ultimatum dla pana prezesa Kaczyńskiego po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią. Podsłuchać taką rozmowę, to dopiero byśmy tutaj przejrzeli wszystkie arkana sztuki rządzenia, proszę Państwa. Pan prezydent Duda zapowiedział, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, dopóki nie zostanie uchwalona nowa zmiana do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przypomnę, o co panu prezydentowi chodzi, żeby członków Krajowej Rady Sądownictwa Sejm wybierał większością niezwykłą, tylko 3/5 głosów. To oznacza, że przynajmniej
Kukiz, jeszcze mniejszość niemiecka, jakby się dołożyła do Prawa i Sprawiedliwości, to by mogli sobie wybrać Krajową Radę Sądownictwa. Jeśli pan Paweł Kukiz nie będzie chciał tu się w partyjne siuchty, w partyjnymi siuchtami kalać, no to być może Polskie Stronnictwo Ludowe, chociaż to by było za mało, to musiałaby Nowoczesna się rozłamać tam jeszcze. No i wtedy Krajowa Rada Sądownictwa aby została wybrana. To oczywiście trochę wywraca koncepcję panu prezesowi Kaczyńskiemu, który chciałby mieć Sąd Najwyższy już całkiem taki sobie poddany ręcznemu sterowaniu. No i pan prezydent, już tam próbowali obłaskawić pana prezydenta, ad captam benevolentiam, zaproponowali mu, żeby to nie Ziobro decydował, minister sprawiedliwości, o tym, którzy sędziowie Sądu Najwyższego nie pójdą na spoczynek wieczny, a którzy tam pójdą, tylko żeby on o tym decydował. Proszę Państwa, no widać wyraźnie, że nasza złota pani musiała coś prezydentowi Dudzie powiedzieć. To oczywiście rzuca światło na całe te zawirowania, no a mobilizacja, zostali, no wszystkie rezerwy chyba zostały zmobilizowane wśród sygnatariuszy takiego protestu przeciwko łamaniu praworządności ludowej. Zobaczyłem również pisarza Jacka Bocheńskiego, no uradowało mnie to niezmiernie, po pierwsze, że jeszcze żyje, a po drugie, że walczy o praworządność. To i chwalebna ciągłość w jego przypadku, bo przypominam sobie, że jako uczeń, absolwent drugiej klasy szkoły podstawowej, za postępy w nauce i piękne czytanie, dostałem książkę autorstwa Jacka Bocheńskiego pod tytułem Zgodnie z prawem, gdzie on tam opisuje, jak to ubowcy walczą o praworządność ludową. Widać wyraźnie, że chwalebna ciągłość tutaj, Stalin żyje, umiera, co transformacja ustrojowa, a pisarz Jacek Bocheński cały czas w służbie narodu na posterunku. No skoro takich żywych trupów już mobilizują, to znaczy, że mobilizacja jest totalna. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, o co tutaj, o jaką stawkę tutaj może chodzić. No, jak Państwo pamiętacie, 6 lipca przyjechał do Warszawy prezydent Donald Trump, no i udzielił wsparcia projektowi Trójmorza. Ten projekt Trójmorza, gdyby został zrealizowany pod protektoratem Stanów Zjednoczonych, oznacza osłabienie czy nawet zniweczenie niemieckiej hegemonii w Europie. Kraje środkowej Europy dzięki sile Stanów Zjednoczonych mogłyby sobie po pierwsze rozluźnić szczęki i madła, rozsunąć szczęki i madła, które się zaciskają wokół nich w postaci strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego, a po drugie zablokować dalsze oddziaływanie na ich terytoria niemieckiego projektu Mitteleuropa z 1915 roku, który znakomicie przyczynia się do blokowania narodowych potencjałów gospodarczych w tych krajach, między innymi w Polsce. Krótko mówiąc, gra się toczy w tej chwili o taką stawkę, czy zostanie zbudowana środkami pokojowymi Czwarta Rzesza, czy też koncepcja Trójmorza położy tym niemieckim zamiarom kres. Widać wyraźnie, że Niemcy zrobią wszystko, żeby zablokować możliwość realizowania projektu Trójmorza. No i takim pierwszym krokiem jest kombinacja operacyjna, która doprowadziłaby do przesilenia politycznego w Polsce, a w następstwie tego przesilenia politycznego do zmiany lidera politycznej sceny. Gdyby na pozycji lidera politycznej sceny, na pozycję lidera politycznej sceny wróciła ekspozytura Stronnictwa Pruskiego z panem Grzesiem Schetyną na czele, no to chyba nikt z Państwa nie ma wątpliwości, że pan Grzesio Schetyna w podskokach zrobi wszystko, co mu każe nasza złota pani. No i oczywiście
z projektu Trójmorza natychmiast Polskę wycofa, a bez Polski to to przedsięwzięcie nie ma zupełnie racji bytu ani sensu. No i w ten sposób szczęki i madła z łoskotem się na naszej głowie zacisną, już chyba na tym razem na dobre. Gra się zatem toczy o taką stawkę. Nie wiem, co pani nasza złota powiedziała panu prezydentowi Dudzie, czyżby ratował własną skórę. Proszę państwa, ja nie jestem entuzjastą tych wszystkich poczynań pana prezesa Kaczyńskiego w wymiarze sprawiedliwości, ale muszę powiedzieć, że kasta się doigrała, bo kasta już nie chciała mieć nad sobą żadnego bata, no, czyli wyemancypować się nie tylko z konstytucyjnych jakichś uwarunkowań, zależności, ale w ogóle wyemancypować się oczywiście nie z każdej zależności, bo z zależności od starych kiejkutów emancypować się nie mogą. Chciałbym przypomnieć, bo tu pyskują, zwłaszcza tym wszystkim, którzy pyskują w obronie praworządności, otóż przypomnieć, że już w wolnej Polsce po transformacji ustrojowej stare kiejkuty przeprowadziły operację Temida, polegającą na werbunku agentury w środowisku sędziowskim. Przypomniał o tym sędzia Lipiński z sądu w Warszawie, kiedy rozpatrywał sprawę odszkodowania dla sędziego Andrzeja Churały z Katowic, oskarżonego o korupcję. Otóż sędzia Lipiński zwrócił uwagę, że proces, w którym sędzia Churała został tam, że tak powiem, przeciągnięty przez smołę i pierze, trwał 10 lat. Nie tylko bez żadnych dowodów, ale nawet wbrew nim. Tak wyglądała praworządność, której ta hołota dzisiaj broni. Otóż przy okazji jeszcze sędzia Lipiński ujawnił, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odmówiła niezawisłemu sądowi przekazania materiałów, udostępnienia materiałów operacji Temida. Widać wyraźnie, że to, co mówili ci sędziowie na tak zwanym publicznym wysłuchaniu, powołując się na biologię, nie ma żadnego znaczenia, bo stare kiejkuty werbowały agentury aż do ostatniej chwili, to znaczy do dzisiaj. W związku z tym biologia nie ma tu żadnego znaczenia, a biorąc pod uwagę liczebność dwóch kongresów zwołanych przez panią Małgorzatę Gersdorf, która z sędziowskiej pensyjki uciłała sobie takie miliony, te dwa kongresy pokazują, że liczebność agentury może sięgać nawet 10% środowiska sędziowskiego. Nafaszerowane ono jest konfidentami niczym wielkanocna baba rodzynkami, więc warto sobie uzmysłowić, czego hołota broni, jakiej praworządności broni. Powiadam, nie jestem entuzjastą przedsięwzięć tego ręcznego sterowania, do którego zmierza Jarosław Kaczyński, no ale warto się zastanowić, przed jaką alternatywą tak naprawdę stoimy. Czy lepiej by było, gdyby niezawisłe sądy podlegały tylko starym kiejkutom, czy lepiej by było, gdyby podlegały rządowi? Wyższość podległości rządowi sprowadza się właściwie do jednego, że każdy wie, z kogo się rząd składa, kto jest ministrem sprawiedliwości, kto jest premierem, a kto tam tworzy stare kiejkuty, no poza najstarszym kiejkutem III Rzeczypospolitej w osobie pana generała Marka Dukaczewskiego, no to my nie wiemy. W związku z tym to już się całkowicie wymyka spod kontroli. Powiem tak, jaki ja mam pomysł na tę reformę i mam nadzieję, że pan prezydent Duda, skoro już się zdecydował na rozpisanie referendum w sprawie konstytucji w przyszłym roku, to ten głos weźmie pod uwagę, bo mu to zaniosę osobiście tam na biuro podawcze w kancelarii prezydenta, że by sędziów niezawisłych, podobnie jak innych dygnitarzy, poddać kontroli suwerena, to znaczy obywateli, w ten sposób, żeby zrezygnować przynajmniej na 50 lat z zasady nieusuwalności sędziów.
i każdy sędzia musiałby się poddać procedurze wyborów po odbyciu 5-letniej kadencji. Jeśli nie zostałby wybrany ponownie, to nie byłoby od tego żadnego odwołania. Muszą sędziowie czuć nad sobą jakiś bat, bo inaczej przewraca im się we łbie i to tym bardziej się przewraca tym, którzy jeszcze niedawno srać chodzili za chałupę. Proszę Państwa, to jest ważniejsze, wybór takich dygnitarzy jak sędzia, jak sędziowie, jak komendant policji, jak prokurator jest ważniejszy niż wybór prezydenta, bo obywatel z prezydentem może się nigdy w życiu nie spotkać, a z tymi się będzie spotykał i dlatego ważne jest, żeby na nich miał wpływ, na ich wybór, na ich na obsadzenie tych stanowisk, żeby miał wpływ, bo z nimi, z tymi ludźmi będzie się stykał. I prezydent i tak jest wybierany w powszechnym głosowaniu, więc tutaj niczego nie trzeba by było zmienić. Natomiast przy przywróceniu kontroli suwerenów, czyli obywateli, nad tymi dygnitarzami zostałaby osłabiona władza i starych kiejkutów, i również ścisłych sztabów partyjnych, które w tej chwili państwo sobie zawłaszczyły, na co zwracali uwagę różni politycy, między innymi Paweł Kukiz, ale chyba o tym zapomniał teraz. No mniejsza z tym, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, z jakich auksiliów korzystają wszyscy obrońcy demokracji i praworządności. Nie mam tutaj na myśli tylko Franza Timmermansa, który tylko czeka na uchwalenie tych wszystkich ustaw, żeby na Polskę nałożyć sankcje, ale dał głos również nie byle kto, tylko delegat Belzebuba na Polskę, czyli Adam Darski, zwany Nergalem. Delegat Belzebuba na Polskę potępił ten atak na praworządność i demokrację. No widać wyraźnie, jakie piekielne auksilia tutaj. Nie tylko stare kiejkuty, nie tylko nasza Złota Pani, nie tylko Franz Timmermans, ale nawet Belzebub zaangażował się w walkę o demokrację i praworządność w Polsce. No widać wyraźnie, że zgina się nie tylko kolano niebieskie, bo tu episkopat już trochę zaczął truchcikiem nawoływać do zgody, nie tylko ziemskie, ale i piekielne. Proszę bardzo, pan. Dziękuję bardzo za wspaniałe wystąpienie pana redaktora. Dla mnie, dla człowieka z ulicy Szarego Zjadacza Chleba, jest to wstrząsające. Tym niemniej wiem, że tak w policji amerykańskiej, a ostatniej bardzo ważną rzeczą jest prawość. Otóż tą pierwszą i drugą wojnę światową Amerykanie walczyli o jakieś demokrację, o prawa człowieka, o tym podobne zdarzenia. Dzisiaj ta walka o demokrację przeniosła się także na Unię Europejską i niektórych ich członków. Proszę wybaczyć taką osobistą dygresję, ale ostatnio wystarczyłem ogromną ilość czasu czytając pana Adama Tuza. Nie wiem, czy pan redaktor znalazł czas na to, żeby prześledzić koniec wielkiej zmiany, czy początek wielkiej zmiany. Nagroda Pulitzera, a powinien być jeszcze Purpurowe Serce i czerwone, i tytuł bohatera Związku Radzieckiego z Rodzieją, znakomite zresztą, które w sposób absolutnie doskonały nobilituje amerykańską politykę, a obecnie niemiecką. Moje pytanie jest inne. Skoro ma być także ideologiczne podparcie tych działań, bo nie tylko demokracja, no cóż, demokracja, każdy wie, jaki ma wymiar, kto na nią patrzy, ten ją widzi inaczej. Co jeszcze Niemcy i niemiecka polityka mogą zyskać w sytuacji podporządkowania sobie Europy Środkowo-Wschodniej? Niemcy są państwem poważnym, to znaczy takim, które jak raz sobie ustali swój interes państwowy, to go stara się go realizować bez względu na okoliczności. I podam przykład takiej stałości w polityce niemieckiej. Otóż Niemcy w 1915 roku przedstawili projekt Mitteleuropa, który miał na celu powojenne, po ostatecznym zwycięstwie niemieckim, urządzenie Europy Środkowo-Wschodniej, przewidywał zainstalowanie tam państw pozornie niepodległych takich, ale de facto niemieckich protektoratów o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką.
W 1918 roku Niemcy wojnę przegrały, więc tego planu się nie udało wprowadzić w życie. Ale 90 lat później, 1 maja 2004 roku, Niemcom udało się przyłączenie 8 państw środkowoeuropejskich do Unii Europejskiej, której Niemcy są politycznym kierownikiem. I w ten sposób Niemcy stworzyły polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa, który od tamtej pory intensywnie jest wprowadzany w życie. No więc to jest odpowiedź na jedna z odpowiedzi na pańskie pytanie, na co Niemcy liczą. Niemcy liczą na to, że odwrócą krok po kroku, odwrócą wszystkie niekorzystne dla Niemiec konsekwencje wojny przegranej przez Adolfa Hitlera. I podam drugi przykład. Od 1990 roku Niemcy wielokrotnie puszczały taki balon próbny o potrzebie utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Wielokrotnie. Ale za każdym razem taki niemiecki balon próbny spotykał się ze stanowczym amerykańskim niet. Amerykanie na każdą taką próbę odpowiadali niet, dlatego że doskonale zdają sobie sprawę, że to jest te europejskie siły zbrojne niezależne od NATO, to jest tylko pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Bo kiedy Amerykanie w 1954 roku zgodzili się na remilitaryzację Niemiec, to znaczy pozwolenie Niemcom na posiadanie armii, to nie mieli jeszcze pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wypadek, gdyby Hitler zmartwychwstał, w 1955 roku, kiedy Bundeswehra została utworzona, Amerykanie wmontowali Bundeswehrę w całości, w struktury NATO. I poprzez struktury NATO mają surveillance nad tym, co tam Bundeswehra kombinuje, prawda? Nawet nie wolno, przecież zwrócić uwagę, że Bundeswehra nie ma sztabu generalnego. Dlatego, że w Norymberdze sztab generalny niemiecki został uznany za organizację przestępczą. I to obowiązuje do dzisiejszego dnia. Nie ma sztabu generalnego. No i to drugi przykład. Co? Wreszcie trzeci przykład, może najbardziej niepokojący. Otóż, kiedy prezydent Obama się pogniewał na zimnego ruskiego czekistę Putina, no to nie tylko wysadził w powietrze porządek lizboński, ale przystąpił do montowania takiej antyrosyjskiej krucjaty. Taka krucjata bez udziału Niemiec to jest nie do pomyślenia. To była karykatura krucjaty. No i w Niemczech rozpoczęła się dyskusja, co właściwie powinni w tej sytuacji zrobić. Pojawiły się głosy takie, że no, trzeba się tam przeczekać tego Obamę, bo to już jego dni są policzone, trzymać się strategicznego partnerstwa z Rosją, a zobaczymy, jakie bajki będzie opowiadał nowy prezydent amerykański, to trzeba poczekać, już niedługo. Ale pojawiły się takie głosy, że nie, że to dlaczego? Trzeba spróbować tutaj grać na drugim fortepianie trochę. No i po raz pierwszy, Amerykanie widać, że trochę kokietowali Niemców, bo w lipcu ubiegłego roku, kiedy już zostały wyniki referendum w Wielkiej Brytanii podane do wiadomości, że tu Brexit będzie i tak dalej, zebrała się w Berlinie Wielka Trójka, nasza Złota Pani, francuski prezydent Franciszek Hollande, który już chyba pogodził się z rolą owczarka niemieckiego, no i włoski premier Mateusz Renzi. I Wielka Trójka opowiedziała się za pogłębianiem integracji w ramach Unii Europejskiej, co oznacza przywracanie pruskiej dyscypliny wśród tych, którzy jeszcze w Unii zostali.
bo to Wielka Brytania to dobrze, już niech sobie odejdzie. Zresztą Wielka Brytania tak, po pierwsze jest na wyspie, po drugie ma broń jądrową, po trzecie jej status w Unii Europejskiej zawsze przypominał bardziej status obserwatora niż członka z uwagi na liczbę wyłączeń. No to dobra, niech sobie idzie do diabła, ale reszta nie. Niech nikomu nie przyjdzie do głowy tutaj, że może tutaj Niemcom podskakiwać. I tu Europa dwóch prędkości to jest odpowiedź na te wszystkie mrzonki. No i po raz, przy okazji tego spotkania Wielkiej Trójki ujawnił się przeciek do mediów, wziął i przeciek do mediów, taki tajny dokument niemiecko-francuski, o potrzebie utworzenia europejskich sił zbrojnych, dowództwa marynarki, wspólnego dowództwa marynarki wojennej i tak dalej, no bardzo szeroko zakrojony. I po raz pierwszy od 90 roku ten balon próbny nie spotkał się ze stanowczym amerykańskim niet. Po raz pierwszy Amerykanie nie powiedzieli nic. Po raz pierwszy. To świadczy o tym, że no to nic nie mamy przeciwko temu, byleście tylko wzięli, bo to w polityce to państwo wiecie. Każdy, kto chce coś uzyskać w polityce, to musi być przygotowany, jak z kimś rozmawia, na dwa pytania, na udzielenie odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze pytanie, co mi dasz? Jak to zrobię, czego ode mnie chcesz? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak tego nie zrobię? To nie trzeba, nie wolno improwizować na poczekaniu, tylko trzeba od razu mieć to przygotowane z góry. Dam ci to i to, a jak nie, to zrobię ci tamto. Albo nawet jeszcze tak, tylko trochę, nie wszystko mu tam ujawniać, co mu zrobię, bo to, żeby go tam nie płoszyć, prawda? I warto, ponieważ ta dyskusja przebiegająca, tocząca się w Niemczech ma charakterystyczną taką cechę, że nie podają argumentów, żadna strona nie podaje argumentów ani za, ani przeciw, tylko tak mówią, no wypadałoby tak, wypadałoby śmak, w związku z tym, ale my możemy sobie dopowiedzieć to, postawić sobie pytanie, jaki argument mógłby Niemcy przekonać do porzucenia strategicznego partnerstwa z Rosją i przyłączenia się do takiej krucjaty. Moim zdaniem jeden argument mógłby Niemcy przekonać. Obietnica amerykańskiej zgody na rewizję postanowień konferencji w Poczdamie odnośnie ziem utraconych. To by mogło Niemców przekonać, bo wtedy by powiedzieli tak, no, bierzmy jak nam dają, to bierzmy to, co nasze. Z Moskalami się potem jakoś dogadamy, a niech no ktoś spróbuje nam to odebrać. No to mu tu damy, prawda? Ruski miesiąc mu pokażemy wtedy. I to, wie pan, Niemcy są państwem poważnym, więc to, że widać jak polityka tego państwa, bez względu na to, kto nim rządzi, nakierowana jest na odkręcenie w miarę możliwości wszystkich konsekwencji, nieprzyjemnych dla Niemiec konsekwencji wojny przegranej przez Adolfa Hitlera. No zdarzyło się, tak? Ale to nie wolno nam tu powiedzieć, no zdarzyło się i nic tu nie będziemy robić. Właśnie będziemy robić. Także no, nie wiem, czy to pana zadowala, ale... No nie, to nic nie zadowala. Bo... No to, to już nic nie poradzę. Ale skoro pan redaktor już sam poszedł w kierunku, jakżeby niebywalnego tematu w tej politycznej debacie ma ogromne znaczenie. Mianowicie jest takie państwo, którego produkt krajowy brutto jest mniej więcej taki sam jak Włoch. I razy drzwi. A więc około 4 razy większy jak Polska. To państwo nazywa się Federacją Rosyjską. Potencjał militarny oczywiście jest niewspółmierny do produktu krajowego brutto, ale wpływy polityczne, a zwłaszcza te wpływy, o których się nie mówi, są ogromne. Jak pan redaktor widzi samodzielną rolę polityki europejskiej Niemiec w kontekście tego sąsiada? No tak, widzę, że Niemcy na razie się trzymają strategicznego partnerstwa z Rosją, a Rosja się trzyma strategicznego partnerstwa z Niemcami.
jeśli można to zilustruję, to jednym, ale bardzo za to wymownym przykładem. Kiedy prezydent Obama zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, to Putin wydawał się zaskoczony tym obrotem sprawy. No i sprawiał wrażenie bezradnego. Ale okazało się, i to bardzo szybko, że to był tylko pozór. Bo kiedy nasza złota pani powiedziała, a to ona powiedziała, że na Ukrainie nie będzie interwencji wojskowej, to Putin w 24 godziny Krym zajął. W 24 godziny po tej deklaracji. Tylko na nią czekał. I to właśnie dlatego mówię, że strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie wytrzymuje wszystkie próby niszczące jak dotąd. I jak się odwdzięczył naszej złotej pani. Krym zajął, anektował, ale kiedy w Doniecku i w Ługańsku przeprowadzono wybory i ogłoszono ich wynik, to jak Moskwa zareagowała na to? Nijak. Przyjęła to do wiadomości, nie bez żadnego uznania tych samozwańczych republik. Przyjęła to do wiadomości. No, to nic nie znaczy. No, jest ciemno na dworze, prawda, w tej chwili. Przyjmuję to do wiadomości. Ani to nie zależy ode mnie, że jest ciemno, ani też nie mogę tutaj spowodować, żeby to rozjaśnić. Przyjmuję to do wiadomości. Stąd taką formułę przyjęła, żeby nie utrudniać sytuacji naszej złotej pani. No, Ruscy jak trzeba, to są chamscy, brutalni, z niczym się nie liczą, ale jak trzeba, to są bardzo delikatni. Potrafią być bardzo delikatni. No, mają tą elastyczność taką, to wieloletnie prowadzenie imperialnej polityki wieloletniej, no, spowodowało, że te kadry są tam wyrobione. Jak ktoś nie jest wyrobiony, to odpada, no i tyle. A u nas, jak nie jest wyrobiony, to awansuje. Chciałem pana zapytać o politykę zarówno PO, jak i PiS-u wobec Rosji i wobec Ukrainy. Da się zauważyć, że ta polityka jest wyraźnie antyrosyjska, a zdecydowanie pro-ukraińska. Co takiego się stało? Że Rosjanie takimi krokami, a Ukraińcy naszymi przyjaciółmi. To wynika, proszę pana, jak mi się wydaje, z przełożenia zdarzeń zachodzących na najwyższej półce polityki światowej na sytuację, na politykę polską. Na to się jeszcze nakłada taka doktryna, której hołdował Jerzy Giedroyć, którą ja uważam za błędną. Ona jest ahistoryczna i no, o ile jeszcze w okresie komuny miała jakiś tam sens, to teraz nie ma żadnego sensu, a bardzo wielu ludzi w Polsce autentycznie w tę doktrynę wierzy, jest wyznawcami tej doktryny. Otóż istota tej doktryny Jerzego Giedroycia polega na tym, że nie może być niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Ta doktryna jest ahistoryczna, bo przecież niepodległa Polska, ba, mocarstwowa Polska istniała i to przez kilkaset lat w okresie, kiedy o żadnej niepodległej Ukrainie nikomu się nie śniło, więc jest to teza kompletnie ahistoryczna. Ja rozumiem, że Jerzy Giedroyć w ten sposób chciał, no, próbował tam nas destabilizować Związek Sowiecki. To był taki refleks przedwojennego programu prometejskiego i takiej mieszaniny programu prometejskiego z programem federacyjnym. Ale jeden i drugi, znaczy ten pierwszy prometejski w ogóle nie wyszedł poza sferę projektu, federacyjny się załamał na skutek wojny bolszewickiej, która mało się nie skończyła katastrofą dla Polski. W związku z tym dzisiaj odgrzewanie tej doktryny Jerzego Giedroycia nie ma najmniejszego sensu. Moim zdaniem Polska ponosi duże szkody. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. No, Platforma Obywatelską uważam za
ekspozyturę stronnictwa pruskiego. Zresztą dawali temu wyraz wybitni przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, na przykład Radosław Sikorski, książę małżonek, podczas wizyty w Berlinie złożył coś w rodzaju hołdu pruskiego. Oczekiwał, że bał się, że Niemcy niedostatecznie będą. No, powtórzył, krótko mówiąc, to tezę Billa Clintona. Bronisław Komorowski opowiedział się podczas jakiegoś spotkania w Monachium za budową europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Więc to bym tłumaczył, że tak powiem, spolegliwością wobec Niemiec. Niemcom jest potrzebna irredenta ukraińska do, że tak powiem, wymuszania na Rosji korzystniejszych warunków strategicznego partnerstwa. Być może, że Niemcom zależało na takim rozwoju sytuacji, to znaczy na rozbiorze Ukrainy, bo z jednej strony, a z drugiej strony tam protestowaniu, sankcji i tak dalej, bo Niemcy będą mogły sprzedać, bardzo możliwe, ja sobie to wyobrażam, korzystnie sprzedać swoją zgodę na rozbiór Ukrainy w zamian za Prusy Wschodnie. W zamian za Prusy Wschodnie i kontrolę nad Republikami Bałtyckimi. To w 1995 roku jeszcze mówił otwartym prawie tekstem rosyjski polityk narodowości prawniczej Włodzimierz Żyrynowski. Ja dlatego mówię o narodowości prawniczej, że on się sam tak przedstawiał, jak zapytano go o narodowość, to mówił matka Rosjanka, ojciec prawnik, więc to tak. No i on w 96 roku zostałem poproszony o zreferowanie delegacji Dumy Rosyjskiej punktu widzenia prawicy na różne sprawy. No i tam referowałem. Wreszcie jeden tam z tych deputowanych zapytał, a Polska wtedy no to jeszcze miała priorytet taki przystąpienie do NATO. Zapytał, dlaczego my tak chcemy wejść do NATO. Mówi, boicie się Żyrynowskiego, przecież to wariat jest. No ja mówię, proszę pana, to jest wasz kolega, wy go lepiej znacie, to skoro pan mówi, że to wariat, to mnie nawet przez grzeczność nie wypada zaprzeczać. Ale mówię, chciałbym przypomnieć taką propozycję, z którą pan Żyrynowski się do nas zwrócił w 1995 roku. On powiedział tak. Jeżeli Polacy zgodzą się zostać Słowianami, czyli no, to mówiłem, zgodzić się na status bliskiej zagranicy, to obiecywał nam, że Rosja nawet, bo tu ja mówię do tych Rosjan, mówię, a panowie wiecie, że Słowianin to taki Rosjanin, tylko trochę gorszy. Więc oni się tam śmiali. Ja mówię, obiecywał nam, że wtedy Rosja może zaprosić Polskę do udziału w rozbiorze Ukrainy. Wyraził to inaczej. Powiedział, że wtedy Rosja możemy wrócić do rozmów o granicy na Zbruczu. No ale to jest rozbiór Ukrainy. Jeżeli natomiast my się nie zgodzimy zostać Słowianami, no to on nam groził, że wtedy Rosja zaprosi Niemcy do udziału w rozbiorze Polski. Też wyraził to inaczej. Powiedział, że wtedy Rosja postawi na porządku dziennym sprawę politycznej przyszłości Prus Wschodnich. Mnie wtedy to przekonało, że sprawa od strony rosyjskiej też to jest pewna karta przetargowa w stosunkach z Niemcami. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby w tej płynnej sytuacji właśnie tak się to wszystko skończyło. Właśnie tak się to wszystko skończyło, że Niemcy załatwiają swoje remanenty, a Rosjanie swoje. No i Żydzi jeszcze swoje, ale co my wtedy? Nas już nie ma. Nas już nie ma. Więc to jest, powiem tak, no Prawo i Sprawiedliwość, no to Putin to jest zły duch i jedno z imion szatana, więc to w ogóle nie ma tutaj żadnej polityki. Moim zdaniem postępowania władz polskich, i to poprzednich i obecnych, w sprawie ukraińskiej nawet nie można nazwać żadną polityką, bo to postępowanie nie zasługuje na tę nazwę. Ono bowiem polega na mechanicznym żyrowaniu wszystkiego, co zrobi rząd w Kijowie. Nawet jak my nie wiemy, co on zrobi, to z góry wszystko żyrujemy. To naprawdę nie zasługuje na nazwę żadnej polityki. Powiem tak, żeby już nie przedłużać.
jakie państwo jest silne? Takie, które ma sąsiadów słabszych od siebie. Jeśli jest odwrotnie, to to jest państwo słabe. Z tego punktu widzenia wychodząc, w polskim interesie państwowym leży istnienie Ukrainy skonfliktowanej z Rosją, ale nie mocarstwowej, tylko takiej Ukrainy, której istnienie zależy od polskiej życzliwości, o którą Ukraina codziennie od nowa musi zabiegać. I gdyby, to jest jedna rzecz, gdyby w Polsce ktoś prowadził politykę taką z prawdziwego zdarzenia, to jeszcze przed pomarańczową rewolucją do Departamentu Stanu powinien pojechać ktoś z Warszawy, jakiś człowiek poważny, i powiedzieć im tak: słuchajcie, wiemy, że szykujecie tam pomarańczową rewolucję. Bardzo nam się to podoba. Chętnie się tu włączymy, zrobimy co trzeba. Powiedzcie, od strony wywiadowczej, wojskowej, propagandowej, finansowej, wszystko zrobimy. Jeden tylko warunek z naszej strony: że siłą napędową tej rewolucji nie będą banderowcy. Bo jeżeli będą banderowcy, to zamkniemy granice, wszystkich wyłapiemy i Putinowi wsadzimy w pociąg prosto na Kamczatkę. Żeby była jasność, proszę Państwa, z przyjaciółmi trzeba rozmawiać szczerze i trzeba im mówić prawdę. To wrogów można oszukiwać, nawet trzeba, prawda? Ale z przyjaciółom trzeba mówić prawdę. Żeby była jasność, jakie są z naszej strony warunki brzegowe, bo Polska nie może popierać na Ukrainie kierunku politycznego, który wobec Polski wysuwa roszczenia terytorialne. No, to jest abecadło. To jest abecadło. I tyle.